fenomenalnie. Nikogo nie wzruszy. Ale jak pan zagra... To oni się tak chwycą. Wie pan co jest? Jak pan gra na fortepianie, który ma krótką klawiaturę, a pan ma długie palce, wie pan co się dzieje? Gdy pan miał krótkie palce i był małą Japonką, to bym powiedział, wszystko jest w porządku. Ale pan jest dużą Japonką. To może być problem. I pan zobaczy, tak jest klawisz, długość klawisza. Tu jest oś, dobrze? I ten klawisz się zapada. Czyli to jest właściwie koło. Prawda? I teraz tak. My mamy zapad klawisza 10 mm w tym miejscu. Że cały dowcip polega na tym, że my nie gramy tu, tylko gramy gdzieś tu. Tak. I tu już mamy zapad klawisza 7 mm. Dobrze. Jeżeli ma pan teraz krótszą klawiaturę, to ma pan w tym miejscu zapad klawisza 10 mm. Jak pan swoje długie palce wyprostuje i zagra tu, to ma pan już tutaj jakieś 5 mm. Także gra pan na fortepianie o krótkich klawiszach zawsze o 2 mm za płytką. Idąc na duże fortepian o długim klawiszu, szczególnie przy pańskich długich palcach, grania bardzo głęboko w klawiaturze, zawsze pan trafia na miejsce, które są o wiele głębsze i stąd się biorą fałszywe.